Nawet z korkowca możemy sobie kupić pocztówki. Niestety wagonik odjechał ze mnie. Komu bije dzwon? Nie pytaj komu, on bije dla ciebie. I to już pożegnanie z miastem Porto, ostatni odcinek. Za mną przepięknie zdobione kamieniczki. Ja za chwilkę mam pociąg do miasteczka Braga, jest to stare historyczne miasto, które na pewno warto odwiedzić, także zapraszam was na ten ostatni odcinek z Portugalii. I kolejne piękne budynki, kościoły i zabytki. Miasto przepiękne, chociaż miejscami bardzo zaniedbane, no cóż, taka jest kolej rzeczy. Jak wszędzie wyroby z korkowca, pamiątki. A to są rzeczy właśnie produkowane z drzewa korkowcowego. Nawet z korkowca możemy sobie kupić pocztówki. To już jest, kurczę, ewenement. Za euro. To miejsce już zapewne znacie, czyli stacja kolejowa San Bento. Przepięknie zdobiona kafelkami. Teraz tradycyjnie do stacji Campania i tam już będzie przesiadka na pociąg do Bragi. Panie i panowie, stacja kolejowa miasteczka Braga, czyli średniowiecznej stolicy Królestwa Portugalii. Braga ma długą historię, sięgającą czasów rzymskich, kiedy to miasto nosiło nazwę Pracara Augusta. Było to ważne centrum administracyjne i religijne rzymskiej prowincji Galacja. Później, w okresie średniowiecza, miasto stało się stolicą Królestwa Portugalii. To właśnie tutaj, w katedrze se, odbywały się koronacje królów. Brama do miasta, Arca da Porta Nova. Przepiękna brama. Chociaż trochę w cieniu, jak zwykle. Może później będzie lepiej. Zobaczymy. Miasto oferuje wiele zabytków do zwiedzania, z czego najważniejsze są wspomniana przeze mnie już katedra Sé, sanktuarium Bom Jezus na wzgórzu, a także pałac archeologiczny Bracara Augusta i również kościół San Frutuoso. Jest to zabytkowy kościół w stylu wizygotyckim. Tymczasem tutaj już w centrum miasta i pomimo, że wszystko jeszcze jest w cieniu, to już miasteczko się prezentuje całkiem przyjemnie. Zabytkowe domy, budynki, kościoły, opactwa. W tym momencie jestem właśnie na zapleczu katedry Sé. Główne wejście jest za murami, ale tutaj jest taki krużganek, powiedzmy, różne stare rzeczy archeologiczne, które pozostały z czasów średniowiecznych. Bilet wstępu do katedry, do muzeum kosztuje 4 euro. Płatność tylko wyłącznie gotówką. I jak tu też możemy podziwiać, to katedra jest niesamowita. Katedra pochodzi z XI wieku, ale była jeszcze bardzo długo rozbudowywana. I to właśnie w tej katedrze odbywały się koronacje królów Portugalii. Tutaj przed nami ołtarz. Organy kościelne, całe ze złota. Powiem wam, że robi to wrażenie naprawdę niesamowite. Oczywiście miejsce bardzo trudne do sfilmowania, ale mimo wszystko spróbuję wam je pokazać w całej krasie. Na ścianach posągi biskupów. A tutaj wspomniane przeze mnie organy, złote organy. I przepiękne freski na suficie. Krypta z grobowcem. I ponownie organy. Katedra to przykład architektury romańskiej i gotyckiej. Jej fasada jest imponująca, a wnętrze jest bogato zdobione. W katedrze znajdują się również cenne dzieła sztuki, takie jak ołtarze, rzeźby i malowidła.
A mój bilet obejmuje także wejście do muzeum. Jest to już za moment. Póki co jeszcze w środku katedry. Muzeum dosyć skromne i praktycznie tylko głównie posągi z ukrzyżowania i obrazy świętych. Pomimo, że muzeum okazało się okazalsze, było więcej eksponatów, to jednak przede wszystkim polecam Wam odwiedzenie katedry w Brazy, ponieważ katedra jest przepiękna. A oto i ona, i otaczający ją mały ryneczek. Tradycyjnie wszędzie pamiątki. Turystów nie ma jeszcze za wiele, ale jest wcześnie rano, godzina 11 bodajże teraz. I nie jest wcale tak ciepło, jakby się mogło wydawać, ale powoli już nad miastem przebija się słońce. Mniej więcej 5 km od centrum miasta Braga znajduje się sanktuarium Bom Jesus do Monte. Jest to malowniczo położone sanktuarium, które słynie z monumentalnych schodów prowadzących do kościoła. I jest to najwyżej położone sanktuarium w Portugalii. A do sanktuarium najlepiej dostać się kolejką za kilka euro, która to jeździ co pół godziny. Właśnie stoi wagonik jeden. Trzeba tylko kupić bilet. Ale niestety... niestety wagonik odjechał ze mnie. Nie zdążyłem. Widzę, że właśnie z góry zjeżdża kolejny, ale... i tak będę musiał poczekać jakieś pół godziny, co mnie wcale nie urządza. Wszystko już było pozamykane, nagle jedzie, no i kurczę, pech, spóźniłem się z pół minuty. Wagonik jest tego typu, ładny drewniany, a cała kolejka powstała w połowie XIX wieku. Tutaj zaś możemy podziwiać stare zdjęcia z przeszłości. No, kiedyś miejsce wyglądało troszkę inaczej. Chwila, moment, jesteśmy już na górze. Sanktuarium zostało zbudowane przez arcybiskupa Bragi w roku 1725. Jest to najwyżej położone sanktuarium w całej Portugalii, pomimo że arcybiskup miał tylko 1,20 m wysokości. No, był karłem po prostu. Do sanktuarium prowadzą piękne barokowe schody i cały ten kompleks religijny sanktuarium razem ze schodami są wpisane na listę zabytków UNESCO. Przypominam, że jesteśmy na wysokości około 400 metrów. Portugalia nie jest zbytnio górzysta, ale 400 metrów tutaj to i tak jest bardzo dużo. Fontanna i u góry klasztor. Cena biletu kolejki w jedną stronę wynosi 2 euro, a w obie 3. Za mną już przepiękna panorama na miasto. Bom Jesus jest jednym z najważniejszych sanktuariów w Portugalii i przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów. Kościół jest bogato zdobiony i posiada wiele cennych dzieł sztuki. Jednak to schody prowadzące do kościoła, które zaraz Wam pokażę, są najbardziej charakterystycznym elementem sanktuarium. Składają się one z 17 stacji, które symbolizują męki Chrystusa. Kapliczka świętego Piotra, a oto i te słynne barokowe schody prowadzące do sanktuarium. Tak zaś to miejsce wygląda w pełnej krasie. Do tego kilka ujęć z drona. Thank you.
wczorajszym dniu już mnie tak nogi bolą. To jest tyle schodów, które trzeba przejść. No cóż, to wszystko dla was. I oto kolejna kapliczka. To jest miejsce, w którym warto spędzić o wiele więcej czasu. Myślałem, że parę ładnych godzin, ale ja niestety mam autobus za 2,5 godziny na lotnisko, także jeszcze dzisiaj nie widziałem wszystkiego, a zatem niestety mój czas jest ograniczony. Mimo wszystko pokazuję wam, co się tylko da. W oddali zaś miasto Braga. No, tutaj akurat są jakieś budynki, wieżowce. Centrum będzie gdzieś tutaj. Szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie jest centrum miasta, dlatego podziwiajmy dalej tutaj sanktuarium i widoki na okolice z tarasów widokowych. Schody i przepiękne sanktuarium. A na dole kolejka. Komu bije dzwon? Nie pytaj komu, on bije dla ciebie. Dokładnie. Typowo portugalskie kafelki, ale oczywiście w tym miejscu są również takie. Takie cuda. Drzewo. Ale nie chodzi mi o drzewo, tylko wielką grotę. Ta grota co prawda wygląda na sztuczną. Grota wygląda na sztuczną, ale jest bardzo miła dla oka. Co musicie mi przyznać. Woda. Święta woda. Czytałem opinię, że w to miejsce najlepiej warto się wybrać tuż przed zachodem słońca. Wtedy słońce jest po właściwej stronie i wszystko jest pięknie, ładnie oświetlone. Kolejny ciekawy placek na wzgórzu, ale to nie wszystko. O, tutaj jest fontanna z krzyżem. Na tym wzgórzu znajduje się również zamek. A gdzie on będzie? To jeszcze parę minut marszu. Jest i pałac, ale sprawia wrażenie opustoszałego. Zamek Bom Jezus, niegdyś znany jako Zamek Wróżek, jest obecnie posiadłością rodzinną sięgającą XIX wieku w stylu neogotyckim autorstwa szwajcarskiego architekta, inspirowanego oryginalnymi szkicami leżącymi u podstaw romantyzmu zamków nadreńskich. Przez pewien czas był to również hotel. Pogoda trafiła idealnie, cały ten tydzień. Cały ten tydzień jest tak ciepło, cały czas świeci słońce, ostro grzeje, a cały poprzedni miesiąc padało i od teraz od poniedziałku ma znowu lać, także naprawdę mi się udało, ale w sumie tak jest za każdym razem, jak jestem w Portugalii, że jest pogoda, więc polecam wszystkim ten kraj. No ta krótka teraz jest trochę zbędna, ale już nie mam gdzie jej wsadzić do plecaka. Centrum historyczne miasta Braga i Palacio da Rajo. Miasto bardzo zakorkowane w centrum. Centrum miasta zakorkowane. Wszędzie korki. Ja wziąłem Bolta. Znaczy bym stał jeszcze w korkach w autobusie. A tak mam już kurczę autobus za pół godziny na lotnisko. Nie zawsze wszystkie plany się udają, ale i tak jestem zadowolony. Tak jak widzicie, no jest kurczę zakorkowane miasto w centrum. Nie ma zbyt wielu tutaj szerokich ulic. Dopiero gdzieś tam może bardziej na peryferiach. A tutaj w centrum to już jest ciasno. Autobusy. Tam w bramie jest winiarnia. Tutaj widzę, że bardzo ładne budynki są.
sztuka sakralna, stare zabytki. No i troszkę sztuki nowoczesnej. Capella Casa del Coibras. I takie urocze wszędzie uliczki, małe i wąskie. Widzicie restaurację. A tam, jeśli się nie mylę, to widać już katedrę. Francisco Sanchez. A teraz jeden z główniejszych deptaków miasta, prowadzący przez centrum historyczne. Teraz to bardziej strefa handlowa, ale z tego co widzę, to jak zwykle jest pan, który tutaj piecze kasztany. Centrum historyczne jest troszkę oszpecone przez te budynki w stylu socjalistycznym, ale po tej stronie za to już jest przepiękny ogród. Tam jest pójście. Na tle zamku. Ogród Świętej Barbary, a za murami jest biblioteka. Pozostałości starej kaplicy. Przyznam, że to centrum historyczne to niezbyt zachęca do wizyty miasta, ale mimo wszystko monaster na wzgórzu, no to był strzał w dziesiątkę. Dworzec autobusowy. Za 7 euro jeździ stąd autobus Get Bus na lotnisko, także nie trzeba z powrotem wracać do portu, tylko można jechać bezpośrednio autobusem stąd, z Bragi. Get Bus, platform numer 14. Lotnisko Porto. I cóż tutaj możemy kupić? Oczywiście tradycyjnie wino z doliny do Uro. I nie tylko. Wiele różnych odmian wina. Wiele różnych butelek. Słodyczy to mam dość już chyba na cały rok. Tak się objadłem, że teraz będzie, kurczę, miesiąc postu ścisłego. Także dziękuję za wspólnie spędzony czas. To były 4 szalone odcinki z Portugalii. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was na kolejne filmy z moich podróży. Do zobaczenia.